Według mnie to jest w porządku, jest wszystko zgodne z prawem, ale radni uważają inaczej, że powinienem zwrócić te pieniądze. Nawet sugerują, że to powinno być za 12 miesięcy, czyli nawet za okres, kiedy byłem w szpitalu, kiedy przechodziłem rehabilitację. Dzisiaj w naszym studiu gościmy pana Marka Gołosza, który jest tyskim radnym i jednocześnie też kandyduje do Sejmu w najbliższych wyborach. A goszczę go z takiej przyczyny, że nie tak dawno w ręce wpadło mi nowe info, kolejne wydanie i przeczytałem tutaj niezmiernie ciekawą informację, która zresztą jest też obecna w internecie, że mianowicie radni klubu prezydenta Andrzeja Dziuby i KO wydali oświadczenie, w którym wyrażają sprzeciw wobec kampanii wyborczej do Sejmu prowadzonej przez radnego właśnie PiS Marka Gołosza, czyli przez pana. Tu jest szereg jeszcze innych informacji, ale ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego właściwie ci radni pana prezydenta wyrazili taki sprzeciw i o co tu chodzi. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni Koalicji Obywatelskiej, radni prezydenta Andrzeja Dziuby oraz pani Anita Skapczyk, reprezentująca Trzecią Drogę, sprzeciwili się mojej kampanii. Twierdzą, że moje zachowanie, moja sytuacja z zeszłego roku, kiedy od zeszłego roku byłem nieobecny przez cały rok, na zwolnieniu lekarskim byłem, że to było coś niewłaściwego, nieetycznego i że powinienem zwrócić za ten okres diety. A tak pokrótce państwu opowiem, jak to wyglądało. W maju zeszłego roku uległem wypadkowi w szkole na lekcji wychowania fizycznego. Pan jest nauczycielem? Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Karetka odwiozła mnie do szpitala, na trzeci dzień pierwsza operacja, potem okres dochodzenia do siebie, rehabilitacja. Po 2 miesiącach niestety musiałem wrócić do szpitala na drugą operację, no i znowu powtórka z rozrywki, leczenie, rehabilitacja. Pierwszy okres to nawet jeździłem na wózku inwalidzkim, ponieważ nie mogłem chodzić, poruszałem się o kulach. I oczywiście ma pan to wszystko udokumentowane. Tak, tutaj oczywiście. Mam wypisy, ze szpitala, karty informacyjne, które czyli pan sobie nie wymyślił, nie konfabulował pan. Nie, no oczywiście, że nie. No, bo mógł pan mieć, nie wiem, grypę. I... No i tak jest to przedstawiane przez niektórych troli internetowych, że na jakiś COVID, że na jakąś grypę. Udawałem, nie było mnie w pracy, nie było mnie na sesjach Rady Miasta. Niektórzy tak robią, idą na L4, a potem malują mieszkanie, remontują. Rozumiem, coś. Rozumiem, ale niestety... Ale pan ma na to wszystko papiery. Przypadku, mogę zajrzeć? Proszę bardzo. Tutaj jest pierwsza karta ze szpitala, 23 maj, uraz ścięgna Achillesa, całkowite zerwanie ścięgna Achillesa lewego. No jest. Po 2 miesiącach, 14 lipiec, stan pooperacyjny, po operacyjnym leczeniu całkowitego zerwania ścięgna Achillesa lewego i powtórka z rozrywki. No dobrze, ma pan udokumentowaną rzeczywiście chorobę, tak, dość ciężką, kontuzję, czy... Nie ma tu wątpliwości w tym temacie. Nie ma wątpliwości. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, proszę się zapoznać. Dobrze, ja udostępnię, no to już mamy za sobą. I co dalej się działo właśnie? No i potem przyszedł czas rehabilitacji. Kiedy poczułem się troszkę lepiej i była chęć, żeby już wyjść troszkę do ludzi, odprowadzając córkę do szkoły, zauważyłem, że drzewo, które wcześniej poruszałem temat na Żwakowie, jest pęknięte. Coraz bardziej pęknięte. Nagrałem filmik na Facebooku ostrzegający filmik przed pękniętym drzewem, żeby dzieci i dorośli, którzy chodzą pod tym drzewem, stoją na przystanku, żeby uważali, żeby przechodzili na drugą stronę. Marek Gołosz, członek Rady Osiedla Żwaków. 12 października w zeszłym tygodniu interweniowałem u pana prezydenta Andrzeja Dziuby w sprawie drzewa przy ulicy Borowej. Skrzyżowanie ulicy Borowej i ulicy Myśliwskiej na Żwakowie. W mojej opinii drzewo, które się znajduje tutaj w tym miejscu, znajduje się nad przystankiem przy ulicy Borowej. Potężne, piękne drzewo. Od jakiegoś czasu między konarami pojawiła się gruba szczelina, która w mojej opinii, w mojej ocenie stwarza to drzewo zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Dendrolog, który przyjechał natychmiast po mojej interwencji, ocenił, że to drzewo faktycznie nadaje się do wycięcia. To był oczywiście pierwszy przykład mojego nieetycznego zachowania. Drugi to był... Także ja uściślę, to było w czasie L4. Tak, to było w czasie L4. Tak, to było w czasie L4. I po prostu pan normalnie mógł już wtedy chodzić. Te ścięgno było na tyle już zrośnięte. Na tyle było już zrośnięte, ale jeszcze nie byłem na tyle sprawny, żeby wrócić do pracy. Moja sprawność musi być bardzo tutaj wszechstronna. No, jako WF-ista pan musi wykonywać odpowiednio. Jako WF-ista, ale też pracujący w szkole specjalnej, gdzie my pracujemy z dziećmi niepełnosprawnymi, które też są na wózkach, musimy pomagać się ściągać i ta siła nasza musi być i ta sprawność bardzo taka wszechstronna. No i orzecznik ZUS-owski od razu mi przyznał pół roku rehabilitacji na świadczeniu rehabilitacyjnym w tym okresie po L4. Żeby była sprawa jasna, że to nie co miesiąc mi tam lekarz wypisywał, tylko od razu z góry była ten okres taki wydłużony. Rozumiem, czyli pan po prostu zdrowiejąc, rozumiem, że mógł się poruszać już fizycznie. No takie były zalecenia. Odprowadzał pan córkę do przedszkola. Zalecenia były lekarskie właśnie, takie, że... Chciałem się dowiedzieć, jakie są zalecenia. Zalecenia lekarskie tutaj na przykład mam na piśmie od fizjoterapeutki, która mnie leczyła. I mam tutaj, mogę przeczytać to? Tak, tak, bardzo proszę. Ja mogę też przeczytać. Zalecono stopniowe włączenie aktywności sportowej. Aktywne wyjścia z nogi operowanej, w górę z wyhamowaniem fazy opadania, to takie specjalistyczne. Aktywne rozciąganie, truchtanie ze stopniowym zwiększaniem zakresu ruchu zgięcia grzbietowego stopy. To taka specjalistyczna informacja, ale także jazda na rowerze, nordic walking, czyli chodzenie, spacerowanie. Z kijkami, co prawda, no ale też może być bez kijków. Mogę zajrzeć? Proszę, oczywiście, proszę bardzo. Tak, no tutaj widać, że ma pan zalecone po prostu ruch fizyczny. Chodzenie w to wchodzi i tak dalej, jakieś spacery, jakieś coś, czyli truchtanie. Pan wykonywał to, co powinien pan według zaleceń. I co się dalej stało? Jakie były? Jeszcze przytoczę te Czyli to panu zarzucono, tak? Że pan po prostu został przyłapany na tym, że pan chodzi, rusza się i... To tak w skrócie telegraficznym jeszcze powiem o innych przypadkach, bo tam następny przypadek, który mi zarzucono nieetycznego zachowania, to był donos do ZUS-u, że radny Gołosz się w ten sposób nieetycznie zachowuje, a ten następny przykład to było to, że podziękowałem mieszkańcom pod Urzędem Miasta za projekt Pod Biało-Czerwoną. Był to projekt, którego ja byłem liderem. To był projekt pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Znaczy tam się pan pojawił na tej uroczystości? Jakaś była uroczystość? Nie, sam byłem. Sam po prostu przyszedłem, nagrałem filmik. Dziękuję Państwu za oddane głosy, ponieważ miasto dostało maszt i flagę z tego projektu, ponieważ uzyskaliśmy odpowiednią ilość głosów do tego projektu. No rozumiem. I poczuwałem się do tego, zamieściłem w internecie. Tak. W internecie i... Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tego projektu. Niech ta flaga biało-czerwona zjednoczy nasz kraj i naszych mieszkańców. I rozumiem, że to zostało podniesione jako... niewłaściwe, także przez ZUS oczywiście, przez ZUS, bo to były przypadki, które niewłaściwie wykorzystałem moje zwolnienie lekarskie. Skądś dowiedział się o pana aktywności fizycznej? Donos, to był donos. To był jakiś donos? W październiku zeszłego roku to był donos. Jak ZUS zareagował na to? No i ZUS zareagował tak, że poprosił mnie o wyjaśnienia w tej sprawie. Ja oczywiście odpowiedziałem na te wyjaśnienia, że to jest prawda. Wszystkie informacje zamieszczałem w internecie. Tam było jeszcze spotkanie w teatrze małym, gdzie przedstawiały panie aktorki z Ukrainy pierwsze minuty ataku Rosji na Ukrainę. Poczuwałem się w ten sposób, że chciałem wesprzeć finansowo, kupując bilet te panie i wesprzeć duchowo. No, nie miało to wspólnego nic z moją rehabilitacją, ponieważ przyjechałem samochodem siedziałem i oglądałem całe przedstawienie. Aha. Ale z tego wynika, że... Jeszcze, przepraszam, jeszcze tak? Tylko udział w Marszu Niepodległości. Pojechałem na ten marsz, jeżdżę co roku z moją rodziną, z moimi dziećmi. Myślałem, że skoro lekarz mi wydał mi zwolnienie lekarskie, gdzie było napisane, że mogę chodzić, byłem przekonany, że taka forma mojej rehabilitacji jest odpowiednia, chodzenie, tak jak według zaleceń tutaj i fizjo, i terapeuty, i także lekarza, który to samo mi zalecał w moim leczeniu i rehabilitacji. No niestety ZUS odpowiedział tak, że to było niewłaściwe wykorzystanie mojego czasu rehabilitacji. Zobowiązał mnie do zwrotu za ten okres podniesiony przez te 4 razy czy 5 tam tych sytuacji, do zwrotu tych pieniędzy. Ja pokornie... Chodzi o ten zasiłek chorobowy. Tak, ja pokornie oddałem tą kwotę, to była niecałe tam 8 tysięcy, wtedy prawie 4 tysiące na miesiąc. W tej chwili zarabiam troszkę poniżej, 3600 na rękę dostaję. Także za 2 miesiące oddałem te pieniądze. No a po roku... Zwrócił pan ZUS-owi, tak? Tak, zwróciłem te pieniądze. No i po roku czasu na sesji Rady Miasta, 2 tygodnie przed sesją, radni właśnie tutaj, których żeśmy przytoczyli, odgrzewają tą sytuację z zeszłego roku i że niewłaściwie podnoszą temat, że po pierwsze nieetycznie się zachowałem w tym okresie, po drugie, że pobierałem diety i nie oddałem tych diet. Czyli doszło do tej sytuacji, której tutaj Nowe Info tak, opisuje. No właśnie, ale ja bym chciał zapytać, zanim do tego doszło, no, pan jest radnym miejskim, czyli pan powinien uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady Miejskiej, tak? No ale tak. Jak to wyglądało w czasie pana L4? Zwolnienia. Z mojego zwolnienia lekarskiego nie powinienem absolutnie uczestniczyć w tych sesjach, komisjach, nawet zdalnych, gdzie nawet bardzo chciałem. Zwróciłem się na piśmie do ZUS-u. Kto panu tak zakazał, że tak powiem, tego uczestnictwa? Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS panu tak, ja złożyłem, na szczęście jest takie pismo, w którym zakazuje tak, panu uczestniczenia. To jest to pismo. Zwróciłem się na piśmie do ZUS-u z informacją, czy mogę brać udział w sesjach, komisjach. Pan chciałem zapytać uczciwie ZUS-u, jak się odnosi do tej sprawy. Ja tak? Chciałem uczestniczyć. Tak. I pan chciał uczestniczyć i tak, dlatego zapytał pan ZUS, czy panu wolno. Czy mogę, tak. Tak, rozumiem. No i ZUS mi odpowiedział, może zacytuję. Proszę. Celem świadczenia rehabilitacyjnego jest uzyskanie zdolności do pracy i w jego osiągnięciu przeszkodą może być wykonywanie pracy zarobkowej. Dlatego też uczestnictwo w sesjach oraz komisjach Rady Miasta, również w formie zdalnej, powoduje utratę prawa do świadczenia rehabilitacyjnego za cały miesiąc, w którym byłby pan obecny na wspomnianych spotkaniach. Wielokrotnie w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy stwierdzał, że każda praca zarobkowa wykonywana w okresie świadczenia rehabilitacyjnego powoduje utratę prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. W związku z tym z powyższym w okresie przebywania na świadczeniach rehabilitacyjnych powinien pan powstrzymywać się od uczestnictwa w sesjach oraz komisjach Rady Miasta. Dobrze, zakończmy na tym, bo ja czegoś tutaj nie rozumiem. Jeżeli lekarz nie zabraniał panu ani żadnej aktywności, ani też w jakiś sposób uczestniczenie zdalne nawet, czyli z domu, przez komputer by pan uczestniczył w posiedzeniach Rady Miasta, przecież w żaden sposób nie utrudniałoby zdrowienia, powrotu do zdrowia, do pełnej sprawności, do rehabilitacji i tak dalej. Wręcz nawet jeżeli ktoś jest chory, no nie wiem, obłożnie, no ma grypę na przykład, czy COVID-a, czy jakąś inną chorobę zakaźną, no to nie ma takiego przeciwwskazania, żeby siedział w domu przy komputerze, tak? To przecież nie, ja tego nie rozumiem. Dlaczego ja też ZUS zakazał panu, czy pan ma jakąś koncepcję, dlaczego takie dziwne panu tutaj wydano polecenie? Zgadzam się z panem, że to jest dziwne i troszkę sprzeczne, ale ja w tym okresie nie sprzeciwiałem się tej decyzji ZUS-u. Czyli pan to po prostu pokornie przyjąłem na klatę, jak się to mówi? Przyjąłem, oddałem pieniądze od razu po tym piśmie. No, ja uważam, że pan zrobił błąd. Dlaczego? No, sprawdziłem w internecie, no bo dzisiaj mamy taką możliwość, że jak czegoś nie wiemy, no to przecież wszystko jest w internecie, są różne wykładnie prawa i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, co znalazłem tutaj w internecie, bo mnie to zdziwiło. Naprawdę mnie to zdziwiło. Ja może zacytuję. Proszę. Tutaj na stronie portalkadrowy.pl, temat tygodnia, jest tutaj taka wykładnia. Sąd Najwyższy jako przykład zachowań pracownika, które nie dają podstaw do oceny, że narusza on podstawowe obowiązki pracownicze, wskazał udział pracownika np. we własnym ślubie czy w grze sportowej, pod warunkiem, że czynności te nie były sprzeczne z zalecenami lekarskimi. I teraz podaję tutaj strona internetowa taki przykład. Pracownik fizyczny złamał rękę. W czasie zwolnienia lekarskiego może pójść na koncert bez obaw o groźbę rozwiązania z nim umowy o pracę przez pracodawcę, ponieważ nie jest to sprzeczne z zaleceniami lekarskimi i w niczym nie przeszkadza w odzyskaniu sprawności. No, zgadzam się w 100%, jest to logiczne. Ja się też zgadzam. Jeżeli ktoś ma złamaną rękę, no to rozumiem, że nie może iść pracować na przykład na budowę, do tynkowania, murowania, czy jakieś tam, nie wiem, kopania rowów, ale cóż przeszkadza pójście na przykład na koncert. I tutaj mamy dalej jeszcze, nie będę czytał i cytował tutaj całego tego artykułu, bo nie mamy na to czasu. Natomiast kolejne pytanie, które się pojawia od internautów czy kogokolwiek, jest takie, czy jest dozwolona jakaś inna forma pracy w czasie zwolnienia lekarskiego na L4. No i wykładnia jest taka, że tu nie możemy bowiem wykluczyć, że w pewnych specjalnych okolicznościach wykonywanie innych czynności zarobkowych nie będzie dawało podstaw do uznania, że ów pracownik etatowy na przykład nadużywa tego zwolnienia lekarskiego. I znowu podano tutaj wykładnię Sądu Najwyższego, że nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wykonywanie w czasie zwolnienia chorobowego pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi. Czyli jeszcze tutaj wyjaśnienie jest dalsze. Będzie tak na przykład wtedy, gdy niezdolny do konkretnego rodzaju pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego podejmie się jednak dodatkowego zajęcia o charakterze zupełnie odmiennym od tego, które świadczy w swojej macierzystej firmie i nie będzie szkodziło to jego zdrowiu. Dlatego zdziwiłem się właśnie tutaj tym pismem z ZUS-u, które jak gdyby zaprzecza tym oczywistym faktom. Przyjąłem to pismo. Ale pan to przyjął. Przyjąłem to pismo i zalecenia, żebym nie brał udziału, więc nie brałem udziału w sesjach, chociaż bardzo chciałem. Sam się zwróciłem o to na piśmie, no i się okazało, że nie mogę. No ale to tak powiem szczerze, że no przyjąłem to na klatę. Aha, czyli pokornie. Pan nie chodził ani na sesję fizycznie, ani też zdalnie. Tak. Nie uczestniczył pan. A mogłem i bardzo chciałem, bo przecież... A co z wypłatą, że tak powiem, bo przecież za ten okres według regulaminu Rady Miasta normalnie otrzymywałem. Tak jak świadczenie się dostaje w pracy, w moim przypadku w szkole, za L4, tak samo dostawałem w tym okresie to właśnie. To są zasady mniej więcej takie jak takie same zasady, zatrudnionego. Jest, donosiłem zaświadczenie lekarskie, że jestem niezdolny do pracy, mam L4 od lekarza, no i dostawałem te pieniądze. Więc wygląda, że to jest w porządku. No według mnie to jest w porządku, jest wszystko zgodne z prawem, ale radni uważają inaczej, że powinienem zwrócić te pieniądze, nawet sugerują, że to powinno być za 12 miesięcy, czyli nawet za okres, kiedy byłem w szpitalu, kiedy przechodziłem rehabilitację. Jak każdy, kto przeszedł operację i rehabilitację po takich przypadkach, wie, jak to się przechodzi, bardzo ciężko. Ja w tym okresie jeździłem na wózku inwalidzkim i chodziłem o kulach, więc to był taki trudny okres, że no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś od kogoś żądał zwrotu wynagrodzenia, słusznego wynagrodzenia za ten okres, bo przecież płacimy składki na to, na ubezpieczenie, żeby w tym okresie właśnie dostawać. W tym przypadku no, ZUS uznał, że ten okres, który ja tam niewłaściwie oddałem te pieniądze, zwróciłem je ZUS-owi. Ale tutaj... Natomiast jeżeli chodzi o pracę w Urzędzie Miasta jako radny miejski, pan nie zwrócił tych pieniędzy. Nie zwróciłem, ponieważ temat to był z zeszłego roku, w maju zeszłego roku. Informacja do urzędu, z tego co wiem, doszła ten donos w tej sprawie, tak samo jak i do ZUS-u w październiku zeszłego roku. Więc rok czasu jeżeli była taka podstawa do tego, żebym zwrócił te pieniądze, powinna się pojawić informacja w zeszłym roku już. W październiku, czy w listopadzie, czy pod koniec roku. Jeszcze raz wracając do tego, co powiedzieliśmy. Z jakiej racji miałby pan zwrócić pieniądze, skoro pracownik, który jest na L4, po prostu pobiera zasiłek chorobowy, nie zasiłek, tylko wypłatę tam chyba pomniejszoną o ileś tam procent. Państwo radni uzurpują sobie prawo do tego, żeby sami decydować. Ale jak oni, czym oni uzasadnili to, nie że wiem, pan ma niby obowiązek zwrócić? Panie redaktorze, ja traktuję to po prostu jako atak polityczny. To jest 2 tygodnie do wyborów. Czekano z tą informacją rok czasu, żeby po prostu mnie zaatakować w tym okresie. Nie znaleziono nic innego. A czyli że nikt nie podnosił. Nie dostałem żadnego wezwania do zapłaty. Nikt się nie zwrócił o informację, o wyjaśnienie. Teraz, jak tu czytamy w artykule, podniósł to radny Grzegorz Kołodziejczyk z klubu Andrzeja Dziuby oraz pani radna Lidia Gajdas też to podchwyciła. Pani Gajdas, oświadczenie, że sprzeciwiałem się mojej kampanii, ponieważ ja w swoim... Uważają pana za nieetycznego. Za nieetyczne zachowanie, że powinienem zwrócić. Nie zwróciłem tej kwoty, a nikt się nie zwrócił do mnie o oddanie za ten okres, gdzie mieli informację o tym, że ZUS zakwestionował, powiedzmy, te kilka razy w tym okresie. Czyli sądzi pan, że oni mogli jakby też wziąć pana jakby ten zwrot do ZUS-u, że pan zwrócił pieniążki ZUS-owi jako przyznanie się do winy, tak? No tak, tylko że ZUS nie zakwestionował mojej niezdolności do pracy, zakwestionował tylko sposób wykorzystania w tym okresie, kiedy były podniesione te... Ale jak czytaliśmy przed chwilą, ZUS w mojej opinii i ocenie, tak zresztą jak w internecie, nie miał do tego prawa, żeby to kwestionować. Ponieważ pan nie wykonywał żadnej czynności, która byłaby sprzeczna z zaleceniami lekarza, które tutaj przed chwilą żeśmy czytali. Spacery, jakaś działalność sportowa, jakaś rehabilitacja ruchowa i tak dalej. Tak, tylko musiałbym to wtedy oddać do sądu, musiałbym wykazać. No właśnie, dlaczego pan tego nie oddał do sądu? No, uznałem, że skoro ZUS w tym... No ja nie jestem specjalistą od prawa, jeżeli chodzi o te świadczenia. Uznałem to, że jeżeli firma się do mnie zwraca państwowa... Ja uważam, że pan popełnił karygodny błąd. Być może. I ten błąd polegał właśnie na tym, że pan nie oddał do sądu i przez to, że pan nie oddał tego do sądu, który przyznałby panu rację, w mojej opinii na 90% jestem tego pewny, to zostało uznane jako po prostu przyznanie się do jakichś przekrętów, jakiejś winy czy czegoś takiego. Uważam, że powinien pan o to walczyć i rozważyć, czy by sprawę nie oddać do sądu, bo mówił mi pan, że czuje się pan zniesławiony. Zwłaszcza w tym okresie teraz, tak, czuję się zniesławiony, oczerniony, zdyskredytowany. No bo już pomijam moją osobę, gdzie ja startuję do Sejmu i reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość, no to też bardzo mnie boli, że to też oddziałuje właśnie na sondaże, być może i na opinie mieszkańców. Czyli takiej sytuacji... pan, że to jest po prostu kop. Dostał pan i pana formacja KOP, tak, przed wyborami, 2 tygodnie. No, jestem osobą w Radzie Miasta bardzo niewygodną. Jestem dwie kadencje jestem radnym opozycyjnym do obecnej władzy. Władzą jest tutaj radni tworzą Koalicję Obywatelską, czyli Platformę Obywatelską, radni prezydenta Andrzeja Dziuby. No i w tej chwili jeszcze jest pani Skapczyk, która reprezentuje Trzecią Drogę. Tak jak się zwrócili niektórzy do mnie... mówią złośliwie, Trzecia Droga do koryta, ale to zostawmy złośliwości. Proszę. Od wielu lat krytykuje i działania różnego rodzaju pana prezydenta, różne osobistości bardzo wysoko postawione w polityce w naszym mieście. Podam przykład, na przykład zwróciłem się z informacją, z listem otwartym do pana Michała Gramatyki o informację, czy dostał za okres pracy w Tauronie odprawę 450 tysięcy, za okres 2 miesiące. I wynagrodzenie 212 tysięcy. Ta informacja była wykorzystywana we wszystkich mediach, począwszy od RMF-u, Radiopiekary, na Twitterze, wszędzie. Tak. Nie tak dawno prasa obiegła listę 900 ludzi PiS-u w spółkach Skarbu Państwa. Śledził pan to? Tak, kompletnie mnie to nie dziwi. Dlaczego? No dlatego, że polityka się zmienia, władza się zmienia, a ludzie w spółkach Skarbu Państwa w dalszym ciągu są. I dokładnie... Jak długo pan pracował z kolei w zarządzie Tauronu? No, w zarządzie Tauronu pracowałem 2 miesiące jedynie. I tak. A ile pan tam zarobił? Dużo zarobiłem, głównie nie na pracy, ale na tak zwanej odprawie. 212 tysięcy pan zarobił, wziął pan odprawę? No, tak to zostało umownie zapisane. Czyli 450 tysięcy odprawy. Za 2 miesiące pracy pan... zebrał z Tauronu ponad 600 tysięcy, prawie 700 tysięcy złotych. Panie pośle, moja decyzja? To nie moja decyzja, że mnie zwolniono z pracy po 2 miesiącach. Ale warto było przez 68 dni pracować, żeby zgarnąć 670 tysięcy. Wie pan, dla mnie to było ukoronowanie pewnej drogi zawodowej w biznesie, dlatego że kilka lat wcześniej... Dostać, proszę pana, za 2 miesiące 670 tysięcy, to dla mnie też byłoby ukoronowanie. No, sekundę. Panie pośle, rozumiem, że pan sobie nie ma nic do zarzucenia. Idzie pan na 3 tygodnie przed wyborami. Wszyscy wiedzą, że tylko po to, żeby zainkasować odprawę, pensję i odprawę, zgarnia pan po 2 miesiącach pracy, legalnie podkreślamy, legalnie pan zgarnia po 2 miesiącach pracy 670 tysięcy złotych. To jest też jedno z najwyższych stanowisk, jakie można pełnić w biznesie. Nie wziąłem się tam znikąd, przeniosłem się tam z innej spółki energetycznej. Kryminologii. Kryminalistyki. Kryminalistyki. Kryminologia to jest nauka. Więc pan jest od kryminalistyki i od kryminologii w takim razie. W każdym razie, panie pośle, rozumiem, że pan sobie w tej sprawie nie ma nic do zarzucenia i rzeczywiście pan wie, jak w takim razie znajdują się polityczni nominaci w spółkach. Pan był wtedy prominentnym radnym Sejmiku Śląskiego Platformy Obywatelskiej. Bo do Tauronu trafiłem z poznańskiej Enei. Zgodzi się pan z tym, że w polityce uczciwość i szacunek są bardzo ważne? Tak, to są takie generalne klauzule. To słowa pani Małgorzaty Kilewy-Błońskiej, która powiedziała tak. Pan przypomnijmy, pan był szefem sztabu Małgorzaty Kilewy-Błońskiej i pani Małgorzata Kilewa-Błońska powiedziała, że takie odejście jak Michała Gramatyki nagle z dnia na dzień świadczą o tym, że nasz kolega nas nie szanuje. A w polityce uczciwość i szacunek dla osób, z którymi się pracuje, jest bardzo ważne. Ja chciałbym to odnieść do swojej sytuacji, gdzie pokazuję w ten sposób, że jestem w stanie zapytać o różne rzeczy. Jestem niewygodną osobą, krytykuję, wspierałem mieszkańców naszego miasta w protestach przeciwko spalarni. We wszystkich spotkaniach brałem udział. Zresztą pan nagrywał też tę sytuację, protest pod urzędem, tak, gdzie byliśmy też tam. Wtargnęliśmy do urzędu razem z mieszkańcami, ponieważ już byli mieszkańcy zdesperowani tą sytuacją, że ktoś im chce narzucić tutaj budowę spalarni. Ja się też jako mieszkaniec z tym nie zgadzam. Wspierałem mieszkańców. Cichacze, za plecami! Tak, za plecami! Jak ty chcesz bombę stawić, to musisz mieć zgodę wszystkich sąsiadów. My już dyskutujemy książkę, po co mi książkę? Jesteśmy zbulwersowani. A ludzie są zdesperowani, proszę pana. Miały konsultacje z tak, jest. Było jedno spotkanie, drugie spotkanie. To jest właśnie delegacja, bo reszta nie mogła przyjść, także to jest delegacja. Ja chciałem, żeby pani przekazała prezydentowi. Następnym razem przyjdzie większa delegacja i po prostu, proszę pani, porozmawiamy z prezydentem. A taki prezydent, który się boi ludzi, wie pani, my nie jesteśmy debilami. Ja jestem Ślązakiem i nie pozwolę, żeby ze mnie byłem drugiej kategorii mieszkańców, wie pani, bo tam mieszkają sami ze starych tych ludzi. I proszę to powiedzieć prezydentowi. Żarty się skończyły. Pan nie odszedł mnie odpowiedzi w związku z powyższym... Ja chcę, żeby pani wygrała! A jak idziemy następnym razem, bo ja jestem już zdesperowany... Przekażę kolanem, dopychacie uchwałę ustawy przeciwko wyborcom! I macie w dupie i wtedy, kiedy nie ma wyboru! Ludzi macie nie mówicie! Nie, proszę pana! A dzisiaj pani mówi, że zaskoczenie ma pani delegację! Kiedyś tam robili konsultacje! Zwaliłem się mowę, jak sesji nie było! My tego nie odpuścimy, Układy! Porządek z układami, tak, mieście dychy, koledzy Przyjaciele żyją jak pączki w maśle. I rączka rączkę myje. A ludzie są tylko po to, żeby głosowali. To nie jest demokracja. Bardzo się to nie podobało naszym władzom, że robimy coś takiego. Zresztą pan prezydent nie pojawił się na żadnym spotkaniu z mieszkańcami. Czyli walczyliście po prostu w obronie mieszkańców Czułowa, tam jeszcze Wilkowej i Mąkołowca. Tak, ale całego miasta, no bo przecież te zanieczyszczenia z tej spalarni dotyczą całego miasta, zależy jak wiatr zawieje. No tak, tak. Tutaj... Jeżeli wiatry byłyby z zachodu albo z północnego zachodu, to tak. Również bardzo ważna sprawa. No, prezydent nie spotkał się z mieszkańcami w żadnym spotkaniu. Ja podnosiłem ten temat na sesji Rady Miasta. Pan prezydent powiedział, że nie będzie brał udziału w pyskówkach z mieszkańcami, więc wydaje mi się, że ta postawa... I pan odbiera to jako szykany za pana postawę. Ale rzeczywiście. Wcześniejsza akcja zbierania podpisów pod petycją do pana prezydenta w sprawie utworzenia Izby Przyjęć oraz utworzenia oddziału urozowego. Przez wiele miesięcy byłem koordynatorem zbierania podpisów w tej akcji. Setki rozmów z mieszkańcami, 10 tysięcy podpisów pozbieranych w tym temacie, no to też była sytuacja niekomfortowa dla pana prezydenta. Ale to inne są też tematy. Na przykład walczyłem też o drona do kontroli łamania przepisów antysmogowych. Też nie chciał pan prezydent mi tego kupić z budżetu. Dopiero złożenie wniosku do budżetu obywatelskiego, ogólnomiejskiego pozwoliło mi wygrać tego drona, który będzie w tym roku, na jesień już będzie kupiony i będzie uruchomiony i będzie wykorzystywany do właśnie kontroli, czym palą ludzie w piecach. Pan prezydent traktował to jako PR-owe moje tutaj działanie, że to nic nie pomoże w poprawie tego Ale słyszałem, że naraził się pan najbardziej tym, że zaprotestował przeciwko podwyżce uposażeń radnych. To też zabolało, tak, radnych właśnie, którzy rządzą w mieście. Proszę powiedzieć, po prostu o co chodziło? Że radni chcieli podnieść sobie uposażenia. Tak, była taka propozycja. A pan po prostu był przeciwny tej propozycji, tak? Ja byłem przeciwny, byłem... Jeszcze jedna pani radna, radna Iwona Oleksiak, od nas właśnie z Prawa i Sprawiedliwości. Ale dlaczego pan się sprzeciwił? No przecież dostałby pan podwyżkę. No, uważałem, że to jest zbyt wysoka kwota i nasi mieszkańcy nie mogą sobie tak po prostu się zwołać i powiedzieć, podnosimy sobie prawie w przypadku radnych niefunkcyjnych z 2099 była wtedy dieta na 3400 z groszami, czyli prawie 1400 zł. To czyli więcej jak 50%. Tak. To była bardzo... 60%. Dla mnie to była za duża kwota. Uważałem to, że to było niemoralne w stosunku do naszych mieszkańców. To było parę lat temu. Tak. I ja zapowiedziałem od razu, jeszcze zresztą przed głosowaniem na sesji, że ja się nie zgodzę na to, ja zagłosuję przeciw. I tak zrobiłem razem z panią Iwonką zresztą Oleksiak, ale napisałem to też w mojej ulotce i to właśnie bardzo zabolało moich kontrkandydatów z Platformy właśnie Obywatelskiej, też z Trzeciej Drogi, że ja to wykorzystuję po to, żeby ludziom pokazać, jak ja to funkcjonuję. Ale pan uważa, że to jest wykorzystywanie, jeżeli ktoś przedstawia w swoich ulotkach czy w jakichś informacjach wyborczych, przedstawia swoją dotychczasową działalność, jak żyje, co robi, co zdziałał. Czy to jest nadużycie jakieś? Nie, oczywiście, że nie. Na podstawie czego mają moi wyborcy wiedzieć, kim ja jestem, za jaką osobę się uważam, o co walczę, o co zabiegam. No ja też nie jestem jakimś miłośnikiem partii politycznych, ani PiS-u, ani żadnej innej, ale uważam, że to jest jak najbardziej w porządku. To jest wręcz wskazane, żebyśmy wiedzieli, na kogo głosujemy, jaka jest przeszłość, co on do tej pory dokonał. Tak, bo wie pan, ja mogę też powiedzieć wszystkim, ludzie, słuchajcie, głosujcie na mnie, a was ozłocę. Dopiero jak mnie wybierzecie. No ale co ja do tej pory dokonałem? Jeżeli ja do tej pory niczego nie zrobiłem, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ja w przyszłości też niczego nie zrobię. Natomiast jeżeli ja już mam jakieś dokonania, no to na podstawie tych dokonań pozytywnych lub negatywnych, no wyborca może podjąć jakąś decyzję, tak? Tak, dokładnie, zgadzam się z panem. Tutaj dokonania niektórych osób, no i... Zgadzam się z panem, no też tak myślę, dlatego opisałem swoje prawie wszystkie, no nie wszystkie działania, bo nie jestem w stanie w jednej ulotce zamieścić wszystkiego, ale te najważniejsze, o które walczyłem, to zamieściłem te informacje dla moich wyborców i teraz niech zdecydują, czy jestem osobą tutaj wiarygodną. Ja myślę, że nawet osoba, która przez 4 lata, w moim przypadku przez 9 lat, jak jestem radnym, uważam, że nie powinna w ogóle żadnej ulotki wydawać, bo powinni sami mieszkańcy, wyborcy wiedzieć o tym, tym, czy przez ten okres walczyłem, o co zabiegałem, co wywalczyłem dla nich. Ale to jest taka informacja może dla tych, którzy się nie interesują, może nie są zorientowani w tych tematach, więc przekazuję to mieszkańcom, niech przeanalizują, niech zobaczą, jak to jest. A myślę, że jak ktoś będzie chciał uzyskać jakichś dodatkowych informacji, zawsze się może zgłosić. Tak, właśnie ja bym chciał dodatkową informację, bo pan przed programem powiedział, że nie chce tego mówić, ale ja muszę pana przymusić do tego. Słyszałem, że otrzymał pan właśnie w tym okresie medal. Niech pan o tym opowie. Mimo tego, że pan nie chciał o tym mówić, ale proszę o tym opowiedzieć. Nie chciałem o tym mówić, ponieważ też do tego okresu wracam z taką troszkę, jakby to powiedzieć. No mam tutaj ten medal, panu pokazałem, ale nie chciałem do tego wrócić. Dostałem ten odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy. A mógłbym do ręki? Proszę bardzo. Za uratowanie dwóch dziewczynek tonących w węgierskiej górce, kiedy byłem z moją rodziną i sąsiadami, z przyjaciółmi. Była sytuacja taka, że dziewczynki się topiły, ja wskoczyłem, usłyszałem, że się topią, wołały ratunku, pomocy, wskoczyłem do wody. Wskoczył jeszcze jeden kolega, który pomógł mi wyciągnąć te dziewczyny. Ale jak się wyciąga dwójkę tonących ludzi? No bo rozumiem jednego. No wie pan co, po rozmowach z ratownikami po tej akcji, zresztą jeszcze dam taki przykład, że po tej akcji ja nikomu nie mówiłem oczywiście o tej sytuacji, o tym oznaczeniu. Na sesji Rady Miasta zacząłem walczyć o to, żeby koła ratunkowe były zamontowane na plaży niestrzeżonej, na dzikiej plaży, u nas na Paprosanach. Tak. Przez wiele miesięcy nie mogłem przekonać władz miasta do tego i pana dyrektora. Ile kosztuje takie koło ratunkowe? No to są nie możemy mówić jak 100 zł. 100-200 zł. Nie możemy mówić tutaj o cenie, kiedy jest potrzeba ratowania. W tym przypadku, kiedy ja ratowałem. A ile zarabia radny miejski w tej chwili? Radny miejski. 3400 chyba 30 zł. Jest osoba niefunkcyjna. Czyli szłoby powiedzmy 20 takich kół kupić. No spokojnie, ale miasto mamy na tyle bogate, budżet mamy bardzo duży, że nie było. Oczywiście, ja myślałem, że to rząd wielkości 1000, 2000, 5000 zł. Jeżeli budżet miasta stać na przykład, nie wiem, na jakieś ławki cudaczne za ile to tam 100 tysięcy złotych, albo na pole golfowe za 1,5 miliona, no to 1 600 000, tak. Przecież nie można kupić za 100-200 złotych koła ratunkowego. Zgadzam się, że to jest plaża niestrzeżona, tam nie ma ratowników, ale chodzą ludzie i dzieci i tam jak będzie sytuacja, że ktoś będzie potrzebował pomocy, to znajdzie się w takiej samej sytuacji, gdzie nie miałem możliwości rzucić komuś koła ratowniczego, ratunkowego i przyholować tego tonącego. Po chyba 6 miesiącach, ja teraz nie chcę skłamać, ale pół roku na pewno oczekiwania i gdzieś tam podnoszenia tego tematu na sesjach, przyszedł dyrektor Mosiru na komisję sportu, pamiętam, i pokazał mi na zdjęciach, masz Marek zamontowane. Ale trzeba było naprawdę długo na to czekać i walczyć o to. Myślę, że takie elementarne rzeczy jak koła, no to powinny być zamontowane. No ale to są sytuacje, które widzi pan, podniósł ten temat, a ja chciałem go tylko przeanalizować w ten sposób, że jestem nieetycznie postąpiłem, bo w tym okresie, kiedy byłem na L4, to było nieetyczne moje zachowanie, ale już media mainstreamowe, telewizja nie przyjechała zapytać się, za co dostałem ten medal, czy... Właśnie dlatego pana tutaj też zaprosiłem, no bo uważam, że takie rzeczy należy pokazywać. Nie po to, żeby się chwalić, no ale po prostu, żeby ludzie wiedzieli, no po prostu, no dlaczego mają głosować na zasadzie, no pierwszy na liście, a to skreślę. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i za możliwość przekazania tej informacji, bo moja skromna osoba w mieście nie jest w stanie zawołać sobie taką telewizję ogólnopolską, media czy gazety ogólnopolskie, które wydały na mnie wyrok od razu po ataku właśnie i nie przeanalizowaniu mojej sytuacji tutaj, jeżeli chodzi o moje... Ja bym powiedział, że ja nawet bym też o tym niewiele wiedział w ogóle, że pan też tam ma takie doniosłe, no co tu ukrywać, osiągnięcie, jak wyratowanie dwójki dziewczynek, gdyby nie cała ta afera, nazwijmy to, która została nagłośniona przez Nowe Info. Tak, przypadkowo przeczytałem, choć czasami sięgam po tą zacną gazetę tutaj w Tychach. No ale gdyby nie cała ta nagonka na pana, no to w ogóle pan by tutaj nie był obecny. Zgadza się. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także dziękuję Państwu i prosimy o subskrypcję. I zapraszam do oglądania naszego kanału. Dziękuję bardzo. Zobaczysz Jezusa, co powiesz, gdy nie będzie istniał?